urządzenie bardzo przystępne, już z wyświetlaczem. Myślę, że nie będzie już kłopotów z zawieszaniem się systemu. Bo jeżeli chodzi o nowinki techniczne, to pewnie poprosimy pana prezesa Adama Filutowskiego o szczegóły. Ja tylko wspomnę, że w listopadzie ubiegłego roku podpisaliśmy umowę. Umowa opiewa nie tylko na wymianę tych 45 sztuk parkomatów, ale również 7-letnią obsługę, czyli cała infrastruktura, ale nie cała obsługa tego systemu. Szanowni Państwo, oczywiście bardzo się cieszę, bo mamy świadomość tego, że sprzęt, który do tej pory służył w Nowym Sączu, był wyeksploatowany, był zawodny, był trudny w obsłudze, natomiast wkraczamy całkowicie w nową epokę. Wydaliśmy na ten cel ponad 2 miliony złotych. Mam nadzieję, że nowosądeczanie będą zadowoleni. Będzie możliwość obsługi przede wszystkim także zdalna, o co rzeczywiście postulowali mieszkańcy, żeby można było za pomocą stosownych aplikacji dokonywać płatności, oczywiście kartami kredytowymi, debetowymi, oczywiście też gotówką. Także to są już rzeczy, które po prostu inne miasta dawno miały. My teraz po tych przygotowaniach dwuletnich wkraczamy w etap realizacji i mam nadzieję, że do końca wakacji wszystkie te parkometry zostaną wymienione, tak jak pan prezes powiedział, 45 sztuk na terenie Nowego Sącza. Ja chciałem też jakby podziękować za to, że zostaliśmy dzisiaj zaproszeni tutaj na inaugurację naszego urządzenia, które przekazujemy tutaj dla miasta. Urządzenie, tak jak pan prezydent powiedział, jest polskiej produkcji całkowicie, Mera Systemy, firma z Grodziska Mazowieckiego. Urządzenie bazuje na najnowszych komponentach technologicznych. Mogę powiedzieć tylko tyle, że sam parkometr działa na bazie tak zwanego systemu czasu rzeczywistego, który jest stosowany też między innymi w technologii kosmicznej, ale też w samochodach. To oznacza, że po prostu system działa szybko. Można zresztą samemu doświadczyć, obsługując menu sprzedażowe. System centralny, który też jakby tutaj będzie nadzorował poprawną pracę urządzeń, działa też w oparciu o tak zwaną chmurę prywatną, zgodnie ze wszystkimi najnowszymi standardami bezpieczeństwa, w tym też jakby wysokiej niezawodności, tak żeby ten system cały czas był dostępny, żeby parkometry też mogły na bieżąco się komunikować z naszym systemem centralnym.